Film specjalnie dla jednego użytkownika portalu na temat kontrolek, zegarów i przełączników we Władimircu. Tutaj standardowo załączamy prąd. Licznik motogodzin. Widać. Tu mam akurat założony voltomierz. Wskaźnik ciśnienia oleju, amperomierz i temperaturę. Włączniki głównych świateł i halogenów z tyłu. Halogeny z tyłu działają tylko gdy mamy włączone główne światła. Teraz tak, kontrolka ładowania, kontrolka grzania świecy, kontrolka następna jest do świateł długich, widać. Kontrolka do kierunkowskazu. Fabryce tak założyli niebieską, no ale działa. Teraz masz tak. Przełącznik świateł. Tak są krótkie, tak są długie na środku postojówki. Sygnał dźwiękowy. Kierunkowskaz lewy, kierunkowskaz prawy i kluczyk. Grzanie i odpalanie. Dźwignię biegów, podprężnik, hamulce, sprzęgło standardowo, hydraulika. Podnoszenie podnośnika. Wyłączone. Opuszczanie podnośnika. Pozycja pływająca. Tu wyjście zewnętrzne. Działanie takie samo. Gaz ręczny. WOM. I ręczny hamulec. Pedał blokady. Rozpiska biegów. Już słabo czytelne.